To jest czas, w którym będzie to rozróżnione przez Boga i widoczne, kto jest poświęcony, a kto nie jest poświęcony. Powiedz od razu to poselstwo, co miałeś powiedzieć. Od razu powiedz. Jest napisane w Starym Testamencie, że nie będziesz miał bogów innych oprócz mnie. I to ty musisz zdecydować, czy tak będzie w twoim życiu. To ty musisz zdecydować, czy Bóg jedyny, to dla ciebie będzie Bóg jedyny. To ty musisz zdecydować, że Bóg jedyny, to dla mnie jest Bóg jedyny. Rozumiesz? To ty musisz o tym zdecydować. Nikt za ciebie o tym nie zdecyduje. Jest powiedziane, że nie ma innych bogów przede mną czy obok mnie. Jest nawet jak są rzeczy w twoim sercu, że jest Bóg w twoim sercu, ale są obok Boga rzeczy w twoim sercu. To on nie jest jedyny. Rozumiesz? Rzeczy w twoim sercu. Jeżeli jest w twoim sercu Bóg i różne rzeczy razem z tym, to wiesz co to jest? Bałwochwalstwo. 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 A ja nie mogę żyć patrząc na bałwochwalstwo, czy funkcjonuje z bałwochwalstwem. Ja tak mam. Powiem taką rzecz. Mam w swoim życiu wszystko, co chcę. Bo nie mam nic z tego, co ja chcę. Ostatnio parę rzeczy takich przeżyłem, gdzie jakby parę rzeczy takich we mnie umarło. I ja mówię, chwalę Ciebie, bo się robi miejsce dla Ciebie, bo się robi przestrzeń dla Ciebie w mojej duszy, w moim jestestwie, w mojej istocie. Niech to zdycha, niech to umiera, bo to jest stare, bo to jest nieważne, bo to jest małe, bo to jest z tego świata, bo to jest proch i pył. Więc proszę bardzo, niech to umiera. Płakałem i mówię, niech to umiera. Bo to poszło na krzyż, a z krzyża przypłynie życie, a z krzyża przypłynie moc do mojego życia. Nawrócenie to oddanie serca, za którym mówiłem na 5 minut, więc najwyżej powiem w 6, przepraszam. Nawrócenie to oddanie serca. Serca. I krzyż, on musi wejść głęboko. On musi przeorać twoje pragnienia. On musi przeorać twoje pragnienia. Bo to jest nawrócenie. Ja mówię bardzo prostą rzecz, mało, na 5 minut. Tylko ja mówię krótko, ale ja chcę, żeby głębia tego tematu była uchwycona. Krzyż musi być głęboko w twoje życie. Powierzchowność jest jeden z największych problemów w chrześcijaństwie. Dzisiaj była ta wizja z gliną, to mi się bardzo łączy. Ja nie chcę, przepraszam, jeżeli porównuję człowieka do gliny, ale muszą odejść osoby, które nie chcą poświęcenia, żeby zostało to, co poświęcone. Nawrócenie to oddanie serca. Przez krzyż, jak mówi Paweł, jestem martwy dla świata, a świat dla mnie. Nie bój się tego, że coś to w tobie zabije, bo to w tobie wzbudzi rzeczy. Wzbudzi w tobie rzeczy, ale nie rzeczy marne i liche i tego świata. To wzbudzi w tobie rzeczy wieczne, mocne, potężne, świecące, czyniące różnicę. Takie rzeczy wzbudzi w tobie krzyż. Jak widzicie, nic nowego, ale krzyż. Ale jak rozumiesz krzyż? Gdzie twoje miejsce w życiu jest krzyż? Na jakiej wysokości, na jakiej głębokości ty się zgadzasz z krzyżem? Bo możesz umysłem, a możesz sercem. Jeżeli krzyż ci przeora pragnienia, to będzie miejsce na chcenia, na pragnienia od Boga. Jeżeli twoje pragnienia przejdą przez krzyż, to niech się realizują, aleluja. Jeśli krzyż ci nie przeora pragnień, to będziesz miał lewe, światowe i cielesne pragnienia. Rozumiesz? Jeżeli krzyż ci tego nie przeora. Bo z jakim ojcem masz relacje, takie masz pragnienia. Jeżeli masz relacje z ojcem tego świata, to będziesz miał pragnienia tego świata. Jak masz relacje z ojcem nieba, będziesz miał pragnienia nieba. Więc to od ciebie zależy. Jak głęboka jest ta relacja, jak ci to przestawi priorytety, jak ci to przewartościuje życie, jak ci to przestawi wartości, od ciebie zależy. Na co się zgodzisz? Bo jeśli się nawracasz i masz takie same pragnienia, takie same, prawie kropka w kropkę jak przed nawróceniem,
To jest problem. Rozumiesz? Ten krzyż musi coś przestawić. Bo nawrócenie serca jest związane z tym, że nie chcę innych rzeczy, chcę Boga i chcę rzeczy, które są w Bogu. Każda rzecz, nawet mała, w moim życiu niech będzie zgodnie z Nim poukładana. Nawet ta zwykła i ziemska. Nawrócenie intelektualne, nawrócenie serca to jest potężna różnica. Wiecie co, faryzeusze wiedzieli dużo więcej niż wszyscy ci Izraelici, którzy doświadczali cudów i uzdrowień z Jezusem. Ale oni byli, zgadzali się z Jahwe intelektualnie. Oni się zgadzali z Jahwe intelektualnie. A ci, którzy byli z Jezusem, to były pomieszane postacie czasami. Ale oni się zgadzali sercem. Rozumiesz, oni się nawrócili sercem. A faryzeusze byli nawróceni intelektualnie. Broń Cię Boże, żebyś się, tak powiem, nawrócił tylko intelektualnie. Bo jak się nawrócisz tylko intelektualnie, to powiem taką rzecz. Będziesz pieprzył frazesy, nie będzie przejawu życia i mocy. Będziesz dobre frazesy pieprzył, ale nie będzie przejawu życia i mocy. Izrael był nazwany ludem twardego karku. Rozumiesz? To nie to, że oni nie wiedzieli, co robić. Jak już się zderzyli z mocą Bożą, to już słuchali. Ale oni dalej nie chcieli sercem. Rozumiesz? Tam w ogóle to wołanie Jezusa, który mówi, ja chcę miłosierdzia, nie ofiary. Bo oni już do takiego miejsca doszli, że na przykład faryzeusze, że byli w stanie ogarnąć, że niby to wszystko wygląda, jak powinno wyglądać. Jak szli za Mojżeszem, to jak widzieli, że się ginie, jak się idzie w inną stronę, to już potem słuchali, ale sercem nie chcieli dalej słuchać. Sercem dalej nie chcieli. W Kościele katolickim jest takie słowo, konsekrowany. To oznacza poświęcony. I to ty musisz rozeznać, czy jesteś poświęcony, czy nie. Na jakim polu, na jakiej głębokości. I tak jak powiedziałem na początku, to słowo mądrości będzie widać różnicy między tym, który jest poświęcony, a który nie. Ponieważ w Królestwie zajdziesz dalej tylko przez poświęcenie. Nie da rady zajść dalej w Królestwie przez poświęcenie, niż przez poświęcenie. Jozue, jak wchodzili do Ziemi Obiecanej, powiedział całemu ludowi powiedział Jozue, jak wchodzili do Ziemi Obiecanej, poświęćcie się. I oni najpierw się poświęcili, przygotowali się, ogarnęli się, weszli. I wtedy weszli w Ziemię Obiecaną. Jeśli zdecydowałeś o poświęceniu, wejdziesz w Ziemię Obiecaną. Ale powiem też za siebie, nic z tego, co ja głoszę, przykład ja, tak, nie będę mówił zaraz tylko zagadę, ale nie będziesz doświadczał tych rzeczy, jeżeli w swoim życiu nie zdecydujesz o poświęceniu. Powiesz, że jestem fałszywym nauczycielem, prorokiem, rozumiesz? Powiesz mu, nie działa, jeśli nie zdecydujesz o pewnego rodzaju poświęceniu. Krzyż, ostatnia rzecz, musi zabić ciebie starego i wzbudzić nowego. Jeśli się nawróciłeś, to zrobił od duchowej strony. I jeśli ty jesteś nowy już i ty żyjesz jako nowy, to ten krzyż niech zabija w twojej istocie to, co się identyfikuje ze starym, ziemskim, cielesnym starym, to, co się w twojej istocie, duszy, gdzieś tam, umyśle identyfikuje ze starym, niech ten krzyż to ora jak pług. Rozumiesz? Amen. Amen.